Witam serdecznie, z tej strony Odyn. Kolejny odcinek serii Znaleziska Widzów. I tak jak już wcześniej powiedziałem, będą wstawki z gier. Kilku osobom się to podobało, kilku osobom się to nie podobało. Mi się podoba, dlatego przechodzimy do Krzycha. I wyobraźmy sobie, że to jest widok z oczu Krzycha, który wybrał się w niedzielę na spacerek po górach, po takiej leśnej ścieżce łaził, z wykrywaczem oczywiście. I szukał pozostałości po partyzantach z I i II wojny światowej. Jego oczom ukazały się takie kamyczki i postanowił, że... skały. Postanowił, że tam poszpera. I nie musiał długo szperać i znalazł taki sztylet. Tutaj po lewej stronie na zdjęciu. I w tym momencie się chycił za głowę i mówi, muszę tu zwolnić, bo tu może być bardzo dużo innych rzeczy. No i zwolnił, ale postanowił, że wyjdzie na najwyższy punkt tej skałki takiej, raczej tej półki skalnej. No i jego przeczucia były dobre. Znalazł tą maczetę po prawej stronie. I metr obok tego drzewa znalazł pan Krzysztof również kilkadziesiąt łusek i innych jakichś tam metalowych elementów. I zobaczcie, nawet tu w tej grze fajnie widać, jak partyzanci działali z zasadzki. W tym wąwozie pewnie jacyś ludzie chodzili, raczej przeciwnicy, nie ludzie. No i w ogień krzyżowy partyzanci. I tutaj pan Krzysztof chciał się jeszcze pochwalić tym janczarkiem. I tego janczarka znalazł na swoim polu, na którym kiedyś mogło stać coś takiego. Taka chałupa wraz z podwórkiem, ma na niej jakieś kunie. No co prawda tutaj jest jakaś krowa, czy tam jakiś byk, czy wół. Ale na takim polu mógł być zgubiony ten janczarek. Jedziemy dalej. Teraz przechodzimy do tego głównego znaleziska, tego z ikony filmu. I tak. To są dwie monety z 260 tysięcy wykopanych w Japonii. I tutaj teraz mała dezinformacja. W mieście Honshu bądź Hasuda. Nie wiem dokładnie, w którym z tych dwóch miast. A może to jest jedno miasto, tylko że przekład fonetyczny z japońskiego na polski jest różny. Ale tak, te monety, jak widzicie, mają taki kwadracik pusty po prostu w środku i można było je zawiązywać w taki sposób. I tak też pewnie były dozowane, nie wiem, po 200, po 300 sztuk. Jak już powiedziałem, są to miedziane monety. Ilości 260 tysięcy w tym dzbanie mierzącym 70 cm, a litraż tego dzbana to jest 280 litrów. I tak, prawdopodobnie ten skarb należał do samurai, którzy, i tu są dwie wersje, bali się o swój dobytek w trudnych, niepewnych czasach i postanowili zakopać ten skarb. Bądź, tak jak druga historia mówi, spekulacja oczywiście, te monety przywędrowały statkiem z Chin do Japonii i był to wiek XVI-XVII, czyli okres tam wojen w Japonii. No i po prostu ktoś ten dzban podwędził, no i wziął sobie te monety i zakopał. I miał poczekać na czasy, aż ustaną walki i go odkopać, no ale zapomniano o nim, pewnie ta osoba zginęła, bądź szereg tych osób, bo to na pewno dużo waży, tak patrząc na to. No i to jest ważna informacja, jest to rekord pod względem ilości monet zakopanych w jednym miejscu i znalezionych jako skarb. Jest to rekord świata, można tak to nazwać. No i w zasadzie tyle. Jedziemy do następnego znaleziska. Teraz przechodzimy do naszego poszukiwacza złota, bowiem znowu znalazł coś, co no, bynajmniej mi się bardzo podoba i chciałbym wam to pokazać. Jak wiemy, poszukiwacz złota łazi po polskich tam terenach, przede wszystkim tam koło Złotoryi, tych wszystkich tam ciekach wodnych, gdzie po prostu można znaleźć dużo tych złocin, raczej o wiele więcej niż w innych polskich rzekach. Przypomnę jeszcze, że na pewno w każdej polskiej rzece trochę tego złota okruchowego jest. I cóż on takiego znalazł poza złotem? Ano patrzcie, znalazł coś takiego. Spytacie się, co to jest. Pomyślcie chwilkę i na tym zdjęciu zatrzymam. Dobra, jest to skamieniałe drewno. Kawałek skamieniałego drzewa. Znalezione podczas przecedzania po prostu urobku. Taki kamień się zatrzymał u pana poszukiwacza. Na pewno nie na przesiewaczu, tylko na łopacie. I być może to jest kamień, być może to jest skamieniałość. Ja bym z tym poszedł na ekspertyzę.
Tutaj na tym zdjęciu bym sobie łeb dał uciąć, że to jest kawał drewna skamieniałego. Chociaż wygląda jakby to był kawał drewna, ale takiego w lodzie, z lodowaciołego. I jak wiemy, na przestrzeni dziejów chyba 5 razy było wielkie wymieranie wszystkich gatunków, czy to roślin i zwierząt, czy zwierząt. Także no, ciekawe, z którego okresu jest ten kamulec. I poza tym kamulcem, no oczywiście złociny też złowił. Także no, wypadł na propsie, ale to zdjęcie bardzo ładne i no, idź z tym do ekspertyzy i pisz, co to jest, chłopie. Jedziemy dalej, pozdrawiam cię, poszukiwaczu. Więcej takich zdjęć. A teraz przechodzimy do pana Michała, który wysłał bardzo dużo zdjęć, ale postanowiłem, że wybiorę tylko kilka takich, które mogą wam się spodobać najbardziej. Jest to zdjęcie guzika marynarki carskiej, carski guzior, chyba pozłacany, no ale miedziucha, czy tam mosiądz. To coś, jest to fragment niemieckiej odznaki i to jest Boże Narodzenie w polu. I teraz specjalnie, żebyście się mogli ze mnie pośmiać, przeczytam to po niemiecku. Weihnachten in Fulda 1914. Jak źle, no to przykro mi, niemieckiego nie ogarniam w ogóle. Kolejne znalezisko to jest chyba tak, przypinka z czapki munduru austriacko-węgierskiego i jest niekompletna, u góry powinna być jeszcze korona. I pan Michał pisze, że nie umie znaleźć w ogóle w internecie o niej żadnych informacji praktycznie. Kolejne znalezisko jest to jeden krajcar z 1763 roku. I kolejnym, już ostatnim znaleziskiem jest ten grosik Poniatowskiego. I ja o tym Poniatowskim, bardzo dużo ludzi ogólnie sobie chwali te monetki, bardzo ładne są i tak dalej, i tak dalej. A kurde, tak się zastanowić nad tym Poniatowskim, to pamiętam, jak mi babka w gimnazjum opowiadała. Zawsze tam wszystkie nauczycielki z historii czy z czegoś to tam opowiadały takie, no to co w podręczniku, takie wyklepać, powiedzieć, żeby zapomnieli, żeby kartkówkę mieli i tak dalej. A ta babka akurat o tym Poniatowskim opowiadała bardzo dużo i dobrze zapamiętałem. Ona uczyła chyba polskiego, ale mniejsza już z tym, taka czarna, gruba babka. I opowiedziała parę słów o tym królu, a w zasadzie królewnie, bo tak można by ją było nazwać. I bardzo dużo przepiła i przebawiła się za nasze pieniądze. Ale dobra, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli sam wysłałeś jakieś swoje znajdźki i nie trafiły na odcinek, poczekaj, po prostu poczekaj. Ja pracuję tak jak każdy z nas. Robię troszeczkę mniej jak wy wszyscy, bo robię 3x3 i to wychodzi 3/4 etatu. Ale ostatnio nawet byłem 16 godzin w robocie. Wiem, że to jest mało dla na przykład ochroniarza, który potrafi być po 24 godziny, ale no trudno, żeby być w robocie, no i montować filmy i to nagrywać, nie? No dajcie troszeczkę czasu, no na pewno wszystkie te znajdźki się znajdą na filmach. No i jak chcecie, żeby wasze znajdźki też się na tym znalazły, a czy ci, którzy nie wysłali, a chcą, no to ślijcie je na znalezione w wodzie małpainteria.pl, bądź dołączajcie na grupę na Facebooku Odyńce i tam to w formie posta wraz z opisem wysyłajcie. No i możecie zostawić te pierdoły, bo to właściwie rozwija kanał. No i narta.